Siemanko, witamy Was bardzo serdecznie na kanale SuperBet. Dzisiaj mecz Polska kontra Francja. Można powiedzieć mecz Robert Lewandowski kontra Mbappé, ale wiadomo, gra tutaj cała drużyna. Dokładnie. Czy to ostatni wieczór tutaj, który razem spędzimy? Mam nadzieję, że nie. Oby nie. Mam nadzieję, że będzie dogrywka przynajmniej i później emocje dalej dogrywka. Trzymamy kciuki oczywiście mocno za biało-czerwonych. Wybieramy się na to spotkanie i z tego pojawi się... Szeroka relacja. Tak, szeroka relacja. Jutro na kanale SuperBet, na Instastory. Także wszystko będziecie mogli śledzić na żywo. No i dlatego subskrybujcie kanał, kliknijcie taki tam przycisk subskrybuj tam na dole. My teraz na chwilę przenosimy się z basenu do naszego pokoju, gdzie po prostu wytypujemy całą fazę play-off do samego finału. Zobaczymy, kto zdaniem Sławka wygra wielkie Mistrzostwa Świata. No i potem do Was wracamy i postawimy kupon, więc do zobaczenia. Trzymajcie. Dobra. Mamy za sobą fazę grupową Mistrzostw Świata. Przyszedł czas na kolejne spotkania. Holandia już zagrała swój mecz z USA, no i oni przechodzą do kolejnej rundy. No i teraz mamy przed sobą następujące spotkania. Argentyna, Australia. Play-offy, czyli być albo nie być. Dokładnie tak. Przechodzisz dalej. No tutaj faworytyzm Argentyna. Japonia, Chorwacja. No też nasuwa się Chorwacja jako faworyt, ale ten turniej jest, gdzie panują niespodzianki. Jednak tu jeszcze zostajemy Chorwację i w kolejnym meczu Brazylię z Koreą, też Brazylia. Okej. Okay. Dojdziemy oczywiście tutaj do samego finału. Będziemy typować już do końca imprezy. Anglia, Senegal. Tu na Senegal. O kurczę, to jest ciekawe. Polska, Francja, to ty wytypuj. Żeby mnie nie zjedli. Znaczy no. Żeby cię nie zjedli. Kurde. Serce by chciało, ale rozum mówi na Francję. No tak jest. No ja powiem tak, daję tutaj daję tej Francji, bo wydaje mi się, że są większym faworytem, ale mocno trzymam kciuki, żeby było 1-1 i może coś tam w karnym poczarujemy. Nie, już zostanę tu. A wtedy będzie. A co robisz jak. W poniedziałek mam samolot, ale jak Polska awansuje, to zostaje. Jest skok? Jest właśnie, będzie. Będzie coś specjalnego naszykowanego. Wyzwanie, zobaczycie jutro. Maroko, Hiszpania. Kurde, Maroko to taki czarny koń, ale Hiszpanii są za mocni. Hiszpania. Portugalia, Szwajcaria. Szwajcaria. O, ciekawe. Portugalia słabo się z Koreą zaprezentowała. Mamy ćwierćfinały. Holandia, Argentyna. Argentyna. Chorwacja, Brazylia. Twój typ? Dałbym Brazylijczyków. I półfinał, tak jak się spodziewali. Senegal, Francja. Francja. No nie myślę, że Francja będzie w finale z Brazylią. To. Hiszpania, Szwajcaria. Hiszpania. I mamy faworytów, a turniej jest mega niespodzianki. No i mamy w sumie ciekawe półfinały. Południowa Ameryka i Europa. Dokładnie tak. Argentyna, Brazylia. Brazylia, mimo wszystko. Okej. Okay. No i Francja, Hiszpania. No jak i to? Finał daje Ci do wytypowania, ja doszedłem do finału. Ja jeszcze wierzę, że Mbappé będzie królem strzelców, tak przy okazji. Że tak typowaliśmy, pamiętasz? Tak. No było, że on będzie grunt strzelców. A ty wtedy pamiętasz, kogo dałeś? Brazylię czy Francję? Francję, że obroni tytuł. To zostaniemy przy Francji w takim razie. O, tak wygląda to. Nowego mistrza, czyli, nowy stary. Czyli znowu przegramy z zwycięzcą imprezy, bo przegraliśmy z Portugalią w 2016 roku i oni wygrali Mistrzostwa Europy. Więc to jest na tyle, a my teraz śmigamy w kolejną lokalizację i do zobaczenia później. Będzie się działo dalej. Kuponik na dziś, a w zasadzie jeden typ na dziś, to jest reprezentacja Polski, a w nim SuperBet. I tutaj poniżej 4,5 gola. Obie drużyny wykonają powyżej 2,5 rzuty rożne i obie drużyny dostaną powyżej pół kartki, czyli przynajmniej po jednej żółtej kartce. Kurs na to 2,60, ja to gram za 300. A czyli taki troszeczkę lightowo. Można powiedzieć lightowo, te 300 wlotują, ale dobra, ja daję w meczu Francja-Polska powyżej 1,5 gola w meczu, powyżej 6,5 rzutów rożnych i także, że Robert Lewandowski strzeli gola. Tak, 4. Kurs 4 i Anglia Senegal daje też remis 4 i ja sobie gram to za 50 zł i do wyciągnięcia mam 704, więc to jest mój typ, poleciał kupon. Ja tu również powodzenia. Śmigamy teraz na mecz i do zobaczenia jutro. Siemano.